Siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku Wiedźmin Dziki Gon, Wiedźmin 3 oczywiście. Kontynuujemy przygodę z Ciri. Mamy przedostać się do wieży, by ocalić barona. Pokonaliśmy bazyliszka. Baron uciekł, z tego co pamiętam. No i co? No i jedziemy z koksem. Zobaczmy, gdzie się mamy w ogóle udać. Gdzie my się mamy udać? Gdzie jest nasz znacznik? Nie ma znacznika. No i co? I jest mały problem. Tablica ogłoszeniowa. Dostępne zadanie. Ale wieży nie widzę. Chyba, że my się mamy udać. Nie, no, zamek królewski w zimie nie. A Nowigard, to jesteśmy teraz tutaj w Nowigardzie. Czekajcie, no. Tu mamy iść. Tu gdzieś to mamy iść, no, ale tu nic nie ma. No i co? Bo ja nie wiem teraz, co mam zrobić. Nie no, to cały czas to samo mi pokazuje. Do Valen. Czekajcie. Pójdźmy tu. Może tu coś będzie. No i co? Nie mogę. Nie mogę z tego skorzystać? Kurna. Na wieży to tutaj jest, kurde, bo uciekł przecież ludzie złoci. To jak tam się mam przedostać? Wiedźmińskich znaków to tu nie ma. Czekajcie, tędy może. O! O tak. Co tam jest? A ten bazyliszek, to myśmy go nie pokonali, to on uciekł. Tak, tak, tak. Szajsy, szybko. Jezu. Łeb poszedł. O kurna. Jest trofeum. Baron jest niezły. Co to było teraz? Masz wszystko? Tak, dzięki. To, co dla mnie zrobiłaś, nigdy ci tego nie zapomnę. Ty też mi pomogłeś, wtedy, kiedy twój człowiek mnie tu przyprowadził. Dałeś mi wikt i opierunek, kazałeś mnie opatrzyć. Jesteśmy kwita. Nie musisz wyjeżdżać, tu zawsze znajdziesz ciepły kąt i dobrą kompanię.
Muszę. Ścigają mnie upiory, dziki gon. Kiedy użyłam mocy, trafiły na mój trop. Ścigacie dziki gon? Dopóki tu jestem, grozi wam niebezpieczeństwo. Każ ludziom zaryglować drzwi i okna i niech nikt nie włóczy się po nocy. A ty co zrobisz? Pojadę do Nowigradu, a później zobaczymy. Wsiadła na koni i odjechała. Pusto się tu zrobiło bez niej. Przeprawa przez Pontar jest obstawiona przez redańskie wojska, a mimo to posłałeś Cili do Nowigradu. Szukała czarodziejki, a czarodzieje są w Nowigradzie. Poza tym nie zostawiłbym jej na pastwę redańczyków. Dałem jej Glade. Czyli istnieje szansa, że Cili ciągle jest w Nowigradzie. Dzięki, że jej pomogłeś. Nie ma za co. Skoro wiesz już wszystko, to pewnie ci śpieszno. Ale może gdybyś... No wyduś to. Chcę pojechać po Annę. Odbić ją. Nie wierzę, że siedzi tam z własnej woli. Chyba nie dosłyszałeś. Niedawno mówiłem ci, że wyprawa na Bagna równa się samobójstwu. Dlatego przyda mi się twoja pomoc. Nie mogę ci już zaoferować żadnych informacji o Ciri. Ale możesz być pewien. Jeśli pojedziesz ze mną, będę bardzo hojny. Jedziemy. Trochę gotówki zawsze się przyda. No, w rzeczy samej. Zbiorę ludzi i jadę do Sztygarów. Najlepiej będzie, jak tam do nas dołączysz. Jasne. Do zobaczenia. Co to jest? Tu cię widać w kamerze. Znowu uciekł. No, uciekaj. O, przepraszam, już nas nie ma. Co to było? Ty mi powiedz, to potwór czy człowiek? Moi ludzie mówią na niego Uma i twierdzą, że to potwór. Ale mnie się wydaje, że człowiek. Tyle, że brzydki jak gównarda. Na potwora mi nie wygląda, choć medalion przy nim drży. Dziwne. Skąd się tu wziął? A widzisz, śmieszna historia. Wygrałem go w karty. Co jest takiego śmiesznego w tej historii? Pojechałem raz do Nowigradu tak, żeby trochę odetchnąć, zażyć uciech wielkiego miasta. Zatrzymałem się w jednej karczmie, a że tam akurat grali, to się przyłączyłem. Karty miałem jak żyleta. Oskubałem sukinsynów do czysta. Szczególnie to zabolało jednego handlarza, bo przeżnął wszystko, co przywiózł ze Skellige. Strasznie się chciał odegrać. No to się zgodziłem. Zapytałem, co może postawić. On pokazał tego dziwolonga. Kiepski interes, ale chuj tam. Dałem chłopu szansę, żeby się odegrał. Ale szansy nie wykorzystał. No i brzydal trafił do wrogi. Od koniec pieśni. No to teraz jesteś baronem pełną gębą. Masz nawet nadwornego błazna. Tak. Choć czuję, że coś z nim jest nie tak. Jak to? No bo niby bardziej zwierzę niż człowiek, a z drugiej strony ma skurwiel coś mądrego w oczach. A może mi się tylko wydaje. Widziałeś kiedyś coś podobnego? Nie widziałem, ale nie wygląda na groźnego. No nic. Żreć dużo nie żre i dopóki nie sprawia problemów, chłopaki mają trochę rozrywki. Na mnie już czas. Bywaj. Bywaj. Mam nadzieję, że odnajdziesz Turka. I że będziesz dla niej dobrym ojcem. Dobra, ci pojechali. To teraz nasza kolej. Tam jest ta wieża. Wow, jak skoczyło.
Znajdź statek, który zbierze na Skellige. Pojedziemy na Skellige. Wow, ale skoczył. Ile? 1600? O ludzie. Gdzie to Skellige jest? Kurna. Znowu nie wiem, gdzie to jest, to Skellige nieszczęsne. Cholera jasna. Czyli ja muszę wydostać się, dobra. Muszę wydostać się stąd. A, ale nie pójdę, bo widzę, że mam zaznaczone to jako... za słaby jestem. Nie, zadania... O, zadania. 16 poziom, to nie mam co szukać. Zadania główne, dobra. Śladami Ciri, kierunek Stosy Nowigradu, poziom 10. Cholera, no to musimy coś z tego tutaj zrobić, albo coś z pobocznych. Zbadaj pokój za pomocą wiedźmińskich zmysłów, 5. Level. Z baronem we wsi Sztygary? Się z baronem we wsi Sztygary. Muszę trochę popracować nad swoim poziomem, bo niestety, ale troszeczkę ten poziom mam słaby na te misje, które mnie czekają. Ty? Jesteś ten białowłosy? Tak, ja jestem białowłosy. Idziemy. Niezłą robotę podłapał mój Luby, ha? Ano, nie kiepską. Ktoś mi zabrał lalkę. Dobra, tu trzeba wezwać płota i leci tu. Leci. Płotka, chodź tu. No co jest? Patrzcie, jaki bóg. O nie. Ale płota mi się w murze drewnianym, znaczy murze, w chałupie mi się zblokowała. No gdzie ona jest? Tu, dobra. Czekaj, możemy tutaj przylecieć w sumie do znaku i szybką podróż odbyć. Dobra, jesteśmy we wsi Sztygary. A co tam? Chodźmy. A skąd tak w ogóle łowcy czarownic się tu wzięli? Chyba nie jechali aż z Nowigradu, żeby dwóch kmiotków powiesić. Ja nie wiem, panie. Mówili, gdzie jadą?
Geralt, dobrze, żeś przyszedł, bo nie mogę z tymi łazęgami dojść do ładu. Trzeba będzie ich oćwiczyć. Batem! To może zaczną gadać sensem. No, mów, gdzie pojechali. Do wioski na bagnach, panie. Jakaś dziewucha z nimi była, o matkę się wypytywała. Dziewczyna? Ruszajmy tam od razu, Geralt. Dobra, dawaj, jedziemy od razu. Zaraz zbiorę moich ludzi. Musimy przejść z baronem, uda się. Przeklęty wieś. Aha. Daleko to jest. Niedaleko, dobra. Moczary od tego morowego powietrza wieśniakom mózgi butwię. 25 metrów? Nie. Czekaj, bo coś mi to tu źle pokazuje. Barona mam wziąć, czy co? A czego to jeszcze te kmioty nie wymyślą? Niedługo sam się przekonasz, że wiedźmy istnieją naprawdę. Ta, jakieś szalone staruchy, co mącą ludziom w głowach. Ty wiedźmy mamy zabić, co tam byłem? Uuu, to będzie, nie będzie lekko. Zawsze taka była. Nie będzie lekko, moi drodzy. Wiecie? No chodźcie, chodźcie, idziemy. Idziemy, hopy. Kurde, medytacja by się przydała, bo... A tu już są moczary. Mogę zrobić medytację? Dobra, do godziny 12 styknie. Dobra. Okej. Kurde, coś mi się... Nie wiem, czy muszę jakiegoś antywirusa kupić porządnego, bo... O nie. Dobra. Chodźcie tu. Walczyć! Razem! Jesteś paskudny. Zabij dupka, dobra. Siek. Dobra. Razem jesteśmy niezniszczalni. Poszli. Co, zabili nam jakiegoś? No, wybili nas. Nie powinniśmy tu łazić. Raz sobie poradziliśmy, ale kto wie... Czemu nie powinniśmy łazić? Co to? Strach cię obleciał! Ciebie! Silnego Berta! Idziemy na moczary. Nie, strach? A wróć! Cholera! I co, pasku? O nie. Kurwa. Gdzie jest moja ta? Chodźcie! Bo nie dam rady. Ilu nas zostało? Kurwa. Ja pierdolę. Ale mnie zajebała. Stara kurwa. Znowu byś wylazła. Nie no. Nie. O kurwa. Dobra, jeszcze stara baba została, jak on to. Gdzie ona uciekła? Tam jest. Dobra. Co to mają? Krewnica? Baby wodne! Baby... Baby wodne. Jak się baba wódki za dużo pije, to się w taką zmienia. Jeszcze coś tu jest. Jeszcze coś tu jest. Mózg utopca, dobra. Gdzie teraz? To jest, koleżko. Tu jest ta chata.
O nie. Chodźcie szybko. Nie wiem, czy mieli cię, ale... Dzięki! Kurwa, nie zabiło jej. Czekajcie. Dawaj ją. Dobra, padła. Siła tyłu, nie ma jego tyłu. Dobra. Wycięci. Geralt z Rivii, wiedźmin. O. Przydaliby nam się tacy jak ty w służbie Wiecznego Ognia. Jestem Tamara. Słyszałem o tobie. Tamara, córeczko, jednak wróciła. O, to jego córka jest. Niechże cię uściska. Trzymaj się z daleka. Przyjechałam po matkę. Ty pozwoliłbyś jej zgnić na tych bagnach. A myślisz, że co tu robię? Zabiorę ją do domu. O nie! Nie pozwolę ci jej tknąć palcem. Nigdy więcej. Masz prawo mieć do mnie żal. Wiem, że nie byłem najlepszym mężem i ojcem. Ale ja się zmieniłem. Zapytaj kogokolwiek w okolicy. Geralt, no powiedz jej! Twojemu ojcu naprawdę zależy na odnalezieniu żony. Dużo ci płaci, żebyś trzymał jego stronę? Zaprawdę powiadam wam. Zapalczywość wasza do niczego innego, tylko do zguby doprowadzić może. Kto to kurwa jest? A kim ty jesteś, żeby o to pytać? To mój dowódca. I żadnej pijanej świni nic do tego. Tamara, to teraz z takimi się zadajesz? Może jeszcze każesz im własnego ojca ale powiesić, albo na coś męki wziąć. Bojkotuję nie znowu. Jesteś moim ojcem. Wszystko mi jedno, co się z tobą stanie. Przypominam, że mamy tu sprawę do załatwienia. Jesteś wiedźminem. Pomożesz nam? Oto tu jestem. Straciłem 5 ludzi. I nie wiem, czego możemy się jeszcze spodziewać w tym przeklętym miejscu. Nie powinniśmy marnować czasu. Wiedźmy mogą wrócić. A skąd wiesz, że ich tu nie ma? Bo jeszcze żyjemy. Przeszukać wioskę! Ubu-dubu, ubu-dubu. Nie ma nikogo. Przynajmniej na razie. Ale kruki już krążą. Ulululul, jakieś błędy się tu pojawiają w tej grze. Była łysa przed chwilą. Zostaw. Tutaj! Jest coś. To szorowałam. Odstąp, śmierciu, o, piernik. To jest ona, no. Tak świeżo wypieczony. Mamo. Jest nieukryśniutki. Tak świeży. Idzie, idzie. Za mało robiłam. Nadgryzłam, ale żeby sprawdzić, czy twarde. Ale jak świeży. Lekko pijcie. Och, mamo. Przecież prosiłam. Przecież prosiłam. Mamo, to ja... Poznajesz mnie? Co mi się stało? Mówiłam, wszystko zrobię. Daj jeszcze raz, wyszoruję. To czysta. Mamo! Oh, yeah. Coś nadchodzi. Przygotujcie się. Co to było? Może wilki. Nie brzmiało jak wilki. Nie wilki. Bo nimi nie są. Przygotujcie się. Nie
ma ratunku, nie ma ucieczki! Ładnie. Dobra, jeszcze dwa. Dobra. Dobra. Przepanie z jedną motyką. O kurna, co to jest? Ale dupek. Dobra, zrobimy co innego. Już jemu prawie nic nie bierzemy, no. Co on mi zrobił? No dalej. Śmierdzisz strachem. Zbierz nam posiłek. Kama, bij. Czekaj. Myślę, że jest dużo. Kurwa. Piękne ciałko. Bij. Bij. Pięknie. Udało się. Poziom 10, no. Co to było? To był bies? Bies. Wiedźmy wyczuło, że się zbliżamy. Przysłały go po Annę. Przeklęte wiedźmy! Jeszcze im mało? Nie wystarczy im to, co jej zrobiły. Dość tego. Zabieram ją stąd. To moja żona i wróci ze mną do domu. Ty też możesz jechać z nami. Nie dotykaj jej. Wynosimy się obie z tego przeklętego miejsca. Jest chora, słaba. Gdzie chcesz ją wleć w tym stanie? Do Ksenfurtu? Zabiję się! Umiem się nią zaopiekować. Wyrywacie ją sobie z rąk jak szmacianą lalkę. Dajcie jej zdecydować. Babeczki! Na obiad będą babeczki. Ona nie jest w stanie o niczym teraz zdecydować. To musi być jakiś zły urok. Wiedźminie, pomóż jej, proszę. Obawiam się, że to nie jest zły urok. Więc co w takim razie? Wynik tego, co przeszło. Utrata dziecka, porwanie przez biesa, życie w wiedźmiej wiosce i opiekowanie się dziećmi, które zaginęły. To wszystko odcisnęło na niej piętno. Czyli nie umiesz jej pomóc? Już na zawsze taka zostanie? Przykro mi. Zabiorę ją do pustelnika z Gór Sinych. Spotkałem go kiedyś, dawno temu. Bardzo mądry człowiek, ma prawdziwy dar uzdrawiania. Ale co on tak wygląda? A niech spróbują, no. Warto przynajmniej spróbować. Nadzieję dać im. Jadę z tobą. Niestety to niemożliwe. Dlaczego? Masz zobowiązania wobec Kościoła Wiecznego Ognia. Kiedy tylko załatwimy sprawę w Velen, wrócisz ze mną do Oxenfurtu. Powiedziałeś, że uratujesz moją matkę. Dotrzymałem słowa. Teraz zaopiekuje się nią twój ojciec. Zaopiekuje? Wiesz, kim on jest? Wiesz, co jej robił? Zapewnia, że się zmienił. A ja widzę w nim prawdziwą skruchę i żal za grzechy. Zaopiekuję się nią, a ty masz teraz nowe życie i nowe obowiązki wobec Wiecznego Ognia. Nie bój się. Wszystko będzie dobrze. Nie tknę już wódki. Nigdy, rozumiesz? Zabiorę mamy to z Nahora, a kiedy ją uzdrowi, wrócimy po ciebie. Przysięgnij. Przysięgam.
zostali stworzeni, żeby zabijać potwory. Nie jest ważne, kto zleca zadanie. Ważne jest, żeby zapłata się zgadzała. Skrupuły nie są mile widziane. Wiedźmin ma zrobić swoje bez zbędnych dywagacji. Ma podnieść rzuconemu mieszek i ruszyć swoją drogą. Ludzie nie oczekują, że Wiedźmin ochroni ich przed nimi samymi. Dzięki za pomoc, Wiedźminie. Mimo wszystko. Niech cię wieczny ogień chroni i strzeże. Bywajcie. Dobrze zrobiłeś, że puściłeś. Nie jestem tego taka pewna. Trzymano 300, no fajny odcinek, moi drodzy. Weźmy jeszcze te resztki, które tu pozostawały. No tutaj będziemy musieli sobie już upgrade'ować bronię, bo fajne rzeczy dostaliśmy. I to. Dobra, moi drodzy, to byłoby na tyle w tym odcinku. Serdeczne dzięki za uwagę i widzimy się już w następnym. Akcja idzie do przodu. Jeszcze daleka droga przed nami, ale mam nadzieję, że będziecie ze mną. Trzymajcie się. Cześć.